Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już wielokrotnie zdarzało mi się krytykować kardynała Rysia. Czy teraz, gdy padają wobec niego poważne zarzuty, przyjmę je z radością? Zapraszam. Duszo Chrystusa. Otóż nie. Otóż w ogóle zarzutów raczej nie wypada chyba przyjmować z radością. Natomiast zarzuty pana Piotra są moim zdaniem wysoce podejrzane. Zacznijmy od tego, że gdy ktoś ucieka do Chin po tym, jak był sądzony, postawiono mu zarzuty w Polsce o afery związane z pornografią dziecięcą, nie jest to najbardziej wiarygodna osoba, jeśli chodzi o przekazywanie jakichś informacji o tym, który z hierarchów Kościoła jest, powiedzmy, cynicznym człowiekiem biznesu, bo o to oskarża on kardynała Rysia. Twierdzi, że był bliskim, znajomym, przyjacielem kardynała Rysia i ten kiedyś powiedział mu, że jest ateistą i że Kościół to dobry biznes. Otóż pomijając, czy już zostawiając kwestię wiarygodności samego konkretnego człowieka, który stawia te zarzuty, uważam również, że ten zarzut jest mocno niewiarygodny. Otóż moim zdaniem spośród całego episkopatu właśnie kardynał Ryś najmniej nadaje się na takiego hierarchę kościelnego, któremu można taki zarzut postawić. Dlaczego tak uważam? Przecież tak bardzo krytykowałem arcybiskupa wtedy Rysia. Tak, jak najbardziej krytykuję kardynała Rysia za jego modernistyczne podejście do liturgii, czy w ogóle modernistyczne podejście do wiary. Ale moim zdaniem, gdyby ktoś faktycznie był niewierzącym cynikiem, to zachowywałby się w episkopacie zupełnie inaczej. Jakby się zachowywał? Zasadniczo trzymałby się w cieniu, nie wychodziłby przed szereg. Zawsze by głosował z większością w episkopacie, pisałby takie listy o tym, kto tam zagraża Kościołowi i umacniał sojusz tronu z ołtarzem, jakikolwiek ten tron by nie był, i skupiłby się przede wszystkim na tym, żeby na boczku swoje interesy kręcić. I obawiam się, że wśród hierarchów Kościoła wielu się takich znajdzie. Natomiast moim zdaniem to, jak działa kardynał Ryś, czyli właśnie cały czas jest tak krok do przodu, cały czas gdzieś tam na tej linii frontu, cały czas jakieś inicjatywy ekumeniczno-młodzieżowo-duszpasterskie, moim zdaniem to wskazuje raczej na to, że on faktycznie w ten swój modernizm wierzy, że on faktycznie uważa, że to ludzi do Kościoła Chrystusa, zbawienia doprowadzi. Oczywiście myli się, ale moim zdaniem nic nie wskazuje na to, że jest po prostu cynicznym i interesownym człowiekiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duszo Chrystus.